wychodzić czy nie? Bramy raju. Taki był mega fajny efekt, jak otworzyłeś klapę i zaczęły wszystkie, wiesz, cząsteczki na mnie lecieć. Musiałem się zatrzymać. Żałuję, że pierwszy nie wszedłeś, tylko wiem, żebyś nie poradził sobie z tą klapą, bo jakiś byś tego nie otworzył, bo nie wiedziałbyś jak. A był fajny efekt, otworzyłem, a tu były gołębie. Aha. Jak chmara, wiesz, tutaj stąd uciekła. Kurde, nie? Mogłem ci dać te. No właśnie. Proszę. GoPro choćby. Ale powiem ci, mamy super pogodę. O, też to się rzadko zdarza, taka widoczność. Bo zobacz, tam widać aż wzgórza te gdańskie. No. To naprawdę, ja nie widziałem, jeszcze tu nie byłem w taką pogodę. Budynek służący obecnie jako Żuławski Ośrodek Kultury zaczął funkcjonować w 1935 roku. Przy budowie trwającej kilka lat pracowali m.in. więźniowie Stutthofu. Projekt obejmował budowę trzech równoległych do tugi budynków wokół centralnego placu. Powstały tylko dwa. Co ciekawe, w trzeciej, nigdy nie powstałej części przewidziano także budowę siedmiokondygnacyjnej wieży. Ostatnia budowla była projektowana z przeznaczeniem na ratusz i miała powstać w miejscu, gdzie obecnie znajduje się plac zabaw. Na przestrzeni niemal 85 lat funkcjonowania budynek, a raczej instytucja, jaka w nim istniała, zmieniał kilkukrotnie nazwę: Dom Niemieckiej Wspólnoty Narodowej, Rejonowy Dom Kultury, Powiatowy Dom Kultury, Miejsko-Gminny Dom Kultury i w końcu Żuławski Ośrodek Kultury. Siedziba ŻOK-u wybudowana na planie prostokąta o podstawie niemal 55 metrów na 22 metry ma prawie 3000 metrów kwadratowych powierzchni. Na początku ciepło zapewniał system kanałów powietrznych, w których powietrze ogrzewane było za pomocą gorącej pary. System był niezwykle wydajny, czego nie udało się już nigdy osiągnąć po przeróbkach. Wyposażony w systemy wentylacyjne z odzyskaniem ciepła, zaawansowane sterowanie oświetleniem, luksusową restaurację, systemy chłodzące, windy towarowe, organy, zapadnie, niespotykane wówczas aluminiowe klamki, system kurtyn i horyzontów na scenie. Był niezwykle nowoczesną budowlą jak na tamte lata. Zamykaj bramy raju. Dobra. Święty Piotrze. Pochodź na górę. Dobra. Chodź. Wow. No, nie mogę ciebie nagrywać. To jest to cudo. I tutaj można... O. Widziałem na YouTubie taki filmik. Cześć, które są... O, tutaj na przykład, nie? Przesuwasz sobie. I to tam, bo zaraz pójdziemy tam do góry. Czekaj, nie świeć. Nie świecić. No, tutaj się linka przesuwa, widać tą zakurzoną taką. No. A ona tam na górze coś sobie tam robi. A to oznacza, to są procenty. Czyli na dół to było maksymalne światło i minimalne, tak, nie? No, tu jest opcja też. Ale można było, może na tym pokażę najszybciej, będzie, a może na tym spróbujemy. Można było wszystkie naraz przesuwać, nie? Mhm. A można było jeszcze zrobić taki majer, że wszystkie szybkie na dół, nie? Sobot czarownic i wiedźminów. Spółkują tam razem teraz. A, i to jest ten stary żuławski podcień. Nie, nie, coś mi się pomyliło. Kurde, zdradziłem. Widzimy was!
wszystko widzimy. Moździerza, ale już taki odłamek właściwie. Zakosy są, nie? Takie zęby, łączenia, które łączenia tam, bezgwoździowe. Łączą to wszystko. I to jest jeden kawałek drewna. Jeden, aż do końca. No. I tu na końcu, co musi być kawał drzewa. To wszystko leży na takim czymś, tak jak mosty. Nie? Czyli pracuje. Pracuje. Jeśli pracuje, to się turla na tym, nie? Kółka wodna, niesamowite. Tu też widać takie oznaczenia jakieś ciesielskie na tych belkach. No tu na przykład widać, gdzieś tam ktoś sobie rysował. Nie wiem, czy to będziesz widział. Coś tam widać. Gdzieś tam widać, nie? Jakieś napisy trzeba. I też jeszcze widać oznaczenia takie wybite, one są wycięte, zaraz gdzie to, tu będzie, o zobacz, tutaj widać. O, wiesz, cień taki zrobię. No. Czy tutaj, nie? Wszystko jest oznaczone, nie? Kawał śruby, do porównania mój paluszek. I również rok. Wiem, że tam jakieś konfetti przez to rzucano już po wojnie i tutaj w sąsiedztwie tych właśnie miejsc, tych otworów są takie knagi drewniane. Aha. Po co to było, dokładnie nie wiem, ale być może właśnie te liny, którymi się coś tam spuszczało na dół, można było tu zawiązać, nie? Więc to jest ewidentnie knaga do zawiązania jakiejś tam liny i z tamtej strony są takie same. W innym miejscu, ale też blisko tego otworu. Nie będę tego opuszczał, dlatego że to... Jest szansa, że spadnie. Nie ma szansy, ale to leci na dół i ciężko potem to pod... No tak, mam nadzieję, że mi się to nie wyrwie z ręki. O, no nie chcę, bo puszczę i to zleci. Razem z kurzem. No właśnie. To były te otwory takie, którymi można było... Tam faktycznie można wyjrzeć na dół. Nawet wyjść by można, teoretycznie. Ktoś chudy. Mhm. To jest jakaś wentylacja, dokładnie nie wiem czego ona tutaj... Jest stara instalacja kablowa u góry. Spójrzmy, bo tutaj będziemy za chwilę w projektorowni i to są właśnie kanały wylotowe do ciepłego powietrza z projektorów. Co? Dla mnie to jest niesamowite. Jak mogli zrobić choćby taki podwieszany sufit elegancki w tamtych czasach, bez jakichś tam, wiesz, dźwigów 100-metrowych i tak dalej. To tak jak się i kościoły budowało, nie? Po prostu belka po belce na górę. No tak, rusztowanie z bambusa. Tyle, nie? A to jest w ogóle w latach, no nie wiem, jakichś takich 70-tych zrobione. Płyta gipsowa to jest normalnie taka. Nie wiem, skąd tutaj gdzieś widziałem resztę tej płyty. To jest stara projektorownia. To jest stara projektorownia. Tu jest, zobacz, to wyjście, o którym mówiłem, że jest zabetonowane. Aha.
na strychy. Czy to było jakieś wyjście bezpieczeństwa, czy coś, czy takie, no w każdym razie ciekawostka taka, że można było tam wyjść. Może tam jakieś urządzenia jeszcze stały. Możliwe, że jakieś były wiesz, wentylatory, coś tam, no nie mam pojęcia. Przecież na dole są jeszcze te skrzynie takie całe. No mogło coś być. To by się nie zmieściło. Ale też zobacz, tutaj jest taka sytuacja, no tak, bo generalnie projektory to były dosyć niebezpieczne urządzenia ze względu na to, że taśmy te celulozowe były bardzo łatwopalne. Dużo temperatura. Podobne do palności benzyny, tak słyszałem. Więc zwróć uwagę, że to pomieszczenie jest ognioodporne, czyli tak jak wszędzie mamy drewno, tak tu jest mur. Tu zobacz, są drzwi, które są metalowe. Czyli jak tu się, tak sobie wymyśliłem, że jeśli tu się zaczynało palić, to taki operator mógł się schować tu w tym pomieszczeniu i na przykład uciec do góry, nie? Żeby po prostu przeżył, nie? Tak. Odcinał dopływ powietrza. Odcinał, być może tak to wyglądało. Nie? Pożar się czekali, aż się wypali. W każdym razie no, było to jakoś tak pomyślane. Tu też były metalowe drzwi chyba. Jakieś tam. No tak, to jest metal, tylko że pomalowany. To jest metal, nie? To jest system właśnie ten wentylacyjno-grzewczy. Tam jeszcze jakieś wajchy są, można było sterować. Te tutaj kanały idą do sal następnych. Także można było ogrzewać to tutaj pomieszczenia. Centralne, takie nawiewowe. A ogrzewanie było? A my zejdziemy na dół i skracamy sobie drogę. Podasz mi kamerę, nie? Albo ja ci podam. To. Mogę pierwszy mówić. Tak, jest. Upa. Tak jest. Jesteśmy w nowej projektorowni. No i zobacz, tam drzwi są otwarte, prawda? Nie, to. Tu? No. Tak. No, to są, dobra. Trzeba też by tutaj zakamuflować. Co można utknąć, co? No. Jedne drzwi zamkniesz, drugie nieotwarte. No. To jest otwarcie. Najprawdopodobniej otwarcie Domu Kultury. Ale powojenne otwarcie. Tak, 52 roczny rok. Sojusz ZSRR gwarantem naszego tu niepodległego bytu i integralności granic Polski. No. Tak pewnie teraz na Krymie właśnie piszą, na tych wszystkich imprezach. Z Federacją Rosyjską, inaczej się nazywa. Prexer. Ciekawe, że to jest jakaś firma taka znana z tego, że produkuje? Znaczy, firma nie jest mi znana. Jakoś tam wiem, że te projektory były w wielu miejscach w Polsce. Mhm. Sony to nie, to nie jest. Jakaś produkcja. Gdańsk. Made in Poland. Taki metal jakiś taki biedniejszy widać. Dlaczego te klucze, nie? O, tu widzisz wentylacja. To co mówiłem o tej wentylacji, że jest taka dziwna, że to pewnie Polacy zrobili. No i rzeczywiście to musieli Polacy zrobić, bo tutaj była jeszcze widownia, nie? W tym miejscu. Mhm. To jest ta ściana, którą wcześniej tam opisywaliśmy. Tak. Dorobiona ściana. A to są te foyer klapy. One, tak ja to znam taką historię, że jak te filmy były takie bardzo wybuchowe, bo mogły się zapalić od ciepła, no to chodziło o to, żeby nie wywołać paniki gdzieś tam na widowni, bo widać było płomienie. Mhm. Mogli zobaczyć, że się pali, więc zerwać się i tam stratować się. Więc taki operator, jak zobaczył, że coś tam się dzieje,
to jednym przyciskiem mógł zamknąć wszystkie. To jest elektromagnes, teraz pewnie nie podłączony, ale widać, że jakiś kabelek idzie, także można to było gdzieś tam jednym ruchem wszystkie tutaj te klapy po prostu zamknąć, nie? I one momentalnie się tam zamykały, nie widać było nic tego płomienia. Tu są jakieś właśnie, ale to jest na przykład, to jest oświetlenie widowni. Nie, nie wiem, te czy te, one funkcjonują, moglibyśmy nawet włączyć. Tak? Tak. Nie widać. O. Dobrze. Tam żyrandol, to jest to. Ten i ten. To możesz zobaczyć. Czekaj. Oj, chyba mi się nie uda. Spróbuj wcisnąć. Brumczy. Działa, czyli działa. Jak brumczy, to działa. Jak z jakiś książek Lema w ogóle. No, to prawda. Tak, jeszcze pamiętam, co ty szukałeś. Zobacz. Są jakieś takie... Projekcje? Projekcje, tak. Miś na morzu. Powrót misia. Strażnik w ratuszu. Opowieści o... Gewarze. Dzieje starej lipy. Czapka niewidka. Jakiś rok. Czas się zatrzymał. Jakiś rok. 72 to jest, ja pierdzielę. Ty zobacz, to jest 72 rok. To jest 50 temu, to jest 7, czekaj. W moje urodziny był tak. Słuchaj, jak ja się rodziłem, miałem nawet nie cały dzień, to tak, kot milioner, łowcy głów. Androidów. Peti kot biegunem, kot... To jest wszystko 17 lutego, jestem 17 lutego. Kot w potrzasku, dlaczego słoń chciał polecieć na księżyc oraz pan zegarek. Szok. Można by odnaleźć te filmy gdzieś. No. Super. Ale to jednego dnia to czytałeś? Tak. No to mogła być poranek. Nie, ale to w sobotę było. Ja się urodziłem w sobotę, czyli to był sobotni taki, wiesz. Zobaczymy, co to jest. Co to w ogóle jest? Rejestr kopii filmowej w kinie Żuławy. Nowy Dwór. '68 rok zaczęte. Włączone i jak szybko chciał się odpalić, pyk. No te lampy być może się rozgrzewały jakoś tam dłużej, więc nie można było lampą samą włączyć, więc pyk. A tam, nie wiem czy widzisz to takie plastikowe, o tu, to jest jak gdyby musiałbym budowę projektora objaśnić. Chodzi o to, że to światło było zamykane i otwierane, nie? To się kręciło. I zamykało i na tą odpowiednią klatkę. Klatka filmowa w tym momencie stawała na tą milisekundę, czy tam na 1/24 sekundy. I w tym momencie na to szło światło. Następnie to było zsynchronizowane. Następnie klatka następna była, a tam już następny błysk światła. Czyli były takie błyski światła. Cały czas błyskało to światło. Każdy błysk był kolejną klatką filmową. Takich błysków było 24 na sekundę. To jest... powstawało tutaj takie właśnie światło, jak w spawarce. To były dwie elektrody. Jedna, ta karkodłuższa ona była i tutaj druga. I one się spotykały gdzieś mniej więcej w tym miejscu i wytwarzał się łuk elektryczny, który można było regulować odległości między tymi elektrodami, bo one się spalały powolutku, więc trzeba było je przybliżać i tymi pokrętłami się to robiło. No i to światło służyło do oświetlania
filmu jakiegoś. To zapieczone jest, próbowałem to przekręcać, to się nie dało. Być może jakieś zabezpieczone to jest, czy coś takiego, w każdym razie tutaj nie udało mi się tego ruszyć. To jakieś takie prowadnice? Tak, tutaj były różne jak gdyby... być może to były soczewki tutaj wkładane, jakieś blendy, coś takiego, a tutaj o coś takiego, nie wiem czy to będziesz widział na kamerze. Kiedy bliżej kamery. Prosimy przygotować bilety do kontroli, dziękujemy, przepraszamy. Haha, czyli taka jedna stała klatka. Takie reklamy, nie? Były tutaj. Czy tam za projekcję odpowiedzialny jakiś tam obywatel, jakiś tam, nie? Proszę wyłączyć smartfony i tak dalej. Te na dole betony, oto, to jest przeciwwaga. No, czyli to ruchome. To jest ruchome, tak. I teraz, nie wiem, czy to łatwo sobie wyobrazić, czy nie, ale ten gwint tutaj rozpycha, jak to wytłumaczyć, ta konstrukcja się jak gdyby łamie. A ta przeciwwaga idzie do góry wtedy. To idzie na dół, a ta przeciwwaga idzie do góry. Cały czas działa? To jest działające, tak. Znaczy, o tyle działające, że teraz tam coś z elektryką jest nie tak, ale... A po remoncie? To jest wszystko naoliwione, nasmarowane. Jakiś tam przełącznik jeden nie działa. Ale nie naprawiamy, bo to nie jest używane jak gdyby, nie? Mhm. Ale przy panu spektaklach pan od temu było to opuszczone. Tutaj widać o świetle gniazdka elektryczne. Całe tutaj bateria. Po prostu jak orkiestra sobie siedziała tutaj na dole, to mogła się wpiąć, tak? Z jakimiś tam rzeczami. Tu do tego miejsca było osobne ogrzewanie, nie wiem czy to widać, tu na kamerze oświetlam z tym ogrzewaniem, tutaj było wpięte system całego grzania budynku. No. Kurczę, jesteśmy pod podłogą widowni. Tak, dokładnie. Opuszczanie trwa 10 minut około, nie pamiętam. Podnoszenie tyle samo bez 2 sekund. Myśmy mierzyli to co do sekundy. To też świadczy o tym, że jak dobrze to jest wyważone, bo no, można by się spodziewać, że taki silnik załóżmy przy opuszczaniu będzie szybko działał, a przy podnoszeniu trochę gorzej, nie? A jednak nie. To są barierki, tak? Tutaj? Tak, to są barierki, które w momencie opuszczenia tego mechanizmu się podnosiło do góry i taka balustrada powstawała. One są na zawiasach, które zresztą widać w podłodze no. Z góry. No tak, bo jak to zjedzie, to tak naprawdę nie widać tego mechanizmu tutaj. No nie wiem, nic nie widać. Tylko jest jakby ta ścianka, o tu. Ale to widać wtedy, tu można coś schować. Co? Tak? Jak będzie podłoga na tej wysokości, o tu. Ale tam jakieś były chyba jeszcze zasłonki, no już teraz nie wiem, coś tam musiało być, nie wiem. Tak. Coś było. Ekstra. I to taki, kurczę, mały silniczek wszystko na tym. Tak, troszkę większy niż od pralki. No,